Witam Was serdecznie. Niedziela, godzina 18. Projekt Volkswagen Transporter. Projekt, który wykonałem kilka lat temu w Wielkiej Brytanii, ale uważam, że zasługuje na odrobinę uwagi. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Waryczka teka, dobra, bierze się. Projekt Transporter. Jeżeli oglądacie ten materiał wideo, znaczy, że jest niedziela. Dziś aktualnie jest piątek, dzień przekazania samochodu dla właściciela. Wczoraj zrobiłem ostatnie testy. Mamy troszkę materiału wideo, które będziecie mogli go zobaczyć. Wiadomo, że nie będzie tego można ocenić w taki sposób na materiale wideo, ale uwierzcie mi, byłem i jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Zagrało to super, super. Jako typowy samochód dla osoby, która lubi DJ-ować i chciałaby to robić w plenerze, powiem Wam, że normalnie samochód robi dobrą robotę. Zapraszam do obejrzenia tego materiału. No i oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, wciskali dzwoneczki, będziecie na bieżąco. Jak widzicie, staram się coraz więcej pokazywać Wam projektów. Już niedługo nowy projekt Honda S2000. Mały projekcik tutaj, ale też będzie co pokazać. Także zapraszamy do materiału o transporterze dla DJ-a. Pozdrawiam. Tak jak Wam wspomniałem wcześniej, została zrobiona cała tapicerka. Używam dwukolorowego materiału. Środek materiał tak zwany tartan, zewnątrz skóra. No i oczywiście tak samo mały akcent na drzwiach, tartan u góry. Symboliczne drzwiczki, nie za dużo, nie jest to potrzebne, mnóstwo. Jednostka sterująca Pionier. Z przodu mamy dwa tweetery Dev Bonesa i to jest wszystko z audio, czyli 4 ósemki z przodu, 2 tweetery zasilane także dodatkowym ATU 1000.4.
5x12 zasilane wzmacniaczem MA 5500. Tutaj mamy całą elektrykę. Dwa wzmacniacze ATU 1000.1, duży wzmacniacz i tam od góry mamy AAB 2900, który zasila nam te trzy dwunastki z tyłu. Autko całe zostało oklejone w Nardo Grey. Panel sterujący do całej elektroniki i elektryki znajduje się tutaj. Mamy zasilanie z konwentora. No i oczywiście mamy oświetlania, kabiny, podświetlenia tyłu całego. Gniazdo 220. Gniazdo jest tylko dlatego, że gdyby klient chciał podłączyć sobie urządzenie na zewnątrz, całkowicie na jakimś stole, nie pod samochodem, czy chociażby być odwrócony, może sobie zrobić przedłużacz. No i tutaj jest końcówka wyjścia do AUX-a. Cały dek jest połączony z radiem Pionierka i wtedy oczywiście do wzmacniaczy. Na tyle znajdują się 8 ósemek, 2 razy awatary MTU-81, 2 razy maczeta MM-80, awatarek TBR-39. Cały tył jest zasilany wzmacniaczem ATU 1000.4, czyli ten wzmacniacz zasila te wszystkie 8 ósemek i 2 tweetery. Dwunastki Pro jest to pierwszy model Devbonsa dwunastek Pro. Trzy spięte na 2 ohmy, zasilane AAB 2900. Wystarczająco dla nich mocy, bardzo fajnie, dynamicznie. Mają takiego kika, naprawdę czuć go na klatce bardzo, bardzo mocno. Koła 20. Wystarczający chyba rozmiar. Mały akcent na klejek, delikatnie. Auto jutro idzie w ręce klienta, odbiera. Przyjeżdża specjalnie jutro o godzinie 15 odebrać autko. W sobotę jedzie na wystawę i zobaczymy, jak autko będzie się tam sprawowało. Mam nadzieję, że uda mi się tam także pojechać i nagrać jakiś materiał. Ups, bym się potknął. Godzina chyba 11:30, u nas jeszcze widno jak za dnia. Testujemy autko, nie ma tam nikogo, więc można grać. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że robi fajną robotę. Cóż, musiałem zabrać bestię w szere pola. Jak widzicie, dookoła nic nie ma. Wczoraj byłem w pracy do godziny 1:00. Rano dzisiaj o 7:00, gdy przyszedłem do pracy, policja już czekała pod bramą. Sąsiedzi zadzwonili wczoraj na policję. Milicja! Tylko dziwi mnie, że sąsiad, który jest sąsiad, jeżeli mogę go tak nazwać, który mieszka
jest w granicach prawie, bym powiedział, pół kilometra od mojej firmy. Stwierdził, że w nocy nie mógł spać. Więc dziś jestem w szczerym polu. Wiem, że nie będzie tego czuć z waszej strony, jak to gra. Ale uwierzcie mi, naprawdę zdziwiło mnie po raz kolejny, że w tak małej przestrzeni, przy tak małym doborze wzmacniaczy, głośników, bo raptem jest tylko 10 głośników ósemek, 4 wysokotonowe, 2 devbonsy z przodu, 2 awatary z tyłu, 3 dwunastki pro, 2 wzmacniacze, które zasilają wszystko, awatara, no i oczywiście 5 subwooferów i wzmacniacz maczety EMA 5500. Postaram się zrobić oprowadzenie po aucie, pokażę wam mniej więcej, co zostało zrobione. No i oczywiście puścimy jakiś materiał, wideo także do odsłuchu, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak to gra. Autko zostało oklejone w całości zewnętrznie, w kolorze Nardo Grey. Rozliczył parę spoilerów, dolny. Zrobiłem to dwutonowo, z czarnym matem, 20 koła, wystarczająco na ten projekt uważam za udany. Auto dzisiaj wraca do właściciela, także pokażemy wam i zademonstrujemy, jak to gra. Podstępie, nie wiem, postaram się może pójść w drugą stronę, w granicy, nie wiem, 100-200 metrów zademonstruję, a w przyszłości, jak będę miał więcej czasu, może uda się zademonstrować, jak naprawdę gra w odległości. Będziemy słychać tak, że radio ma mocy 40, nastawione 20 i na tylnym deku połowa, czyli jakieś 50%. Odległość do mnie, nie wiem, w granicach 50 metrów. Of 2021. Are you guys ready for?
Jak widzicie, jestem wystarczająco daleko. Nie wiem, jak telefon łapie, ale powiem wam szczerze, że tutaj, stojąc w tym miejscu, jest wystarczająco słychać wszystko ładnie. To się nie drze. Czasami słuchamy takich samochodów, gdzie jest tego, można powiedzieć, za dużo. Jestem wysoki, aż wali jak piachem na plaży, a tutaj naprawdę fajnie to się zgrało. Powiem wam szczerze, jestem bardzo, bardzo pozytywnie. Długa praca, godziny testów, wszystkiego. Przecież Alphard nie gra. Powiem wam krótko. Jest to jeden z najlepszych produktów na rynku Car Audio. I to nie boję się powiedzieć, śmiało mówię. Wiem, co sprzedaje od 7 lat. Wiem, co będę sprzedawał przez następne lata. Pozdrawiam. Jeszcze jedna lokalizacja, tym razem nad rzeką. Chyba już po drugiej stronie rzeki, nikt nie będzie narzekał. Tam przyjechał gospodarz, stwierdził, że konie mu spłoszyłem. Musiałem znaleźć inną lokalizację. Słuchajcie, mam nadzieję, że w materiale wideo pokazałem chociaż odrobinę tego, jak ta fura za mną gra. Niestety ten samochód nie będzie w stanie przyjechać do Polski. Wyjeżdża na jedną z wysp brytyjskich i tam będzie robił to, co powinien robić. Mamy bardzo dużo imprez zabukowanych w tym roku i w następnym roku. Także mam nadzieję, że nieraz będzie można go zobaczyć na wideo, na jakieś materiale wideo z fajnych imprez. Dużo, dużo jeszcze zmian w nim. Dzisiaj jadąc tak znalazłem troszeczkę o wiele więcej miejsca, gdzie mogę popychać fajne rzeczy, ale to już zobaczycie niedługo. Pozdrawiam was serdecznie i pamiętajcie, udostępniajcie nasz kanał, żeby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć, że jednak można zrobić fajne fury. Pozdrawiam. We'll be right back.